Łzy wzruszenia i okrzyki radości towarzyszyły ogłaszaniu wyników 6. edycji konkursu Zielony Patrol. Na tygodniową wycieczkę do Bawarii na początku wakacji wyjedzie patrol ze szkoły podstawowej nr 20 w Kielcach, który zdobył najwięcej punktów za całoroczną pracę. Razem z nimi pojadą młodzi ekolodzy ze szkoły podstawowej nr 33 oraz z dwójki. Na pewno te zajęcia z Zielonego Patrolu dużo nas nauczyły, a zwycięstwo dało nam radość i będziemy na pewno skorzystamy z tej wycieczki. Dużo mieliśmy zajęć, mieliśmy świetną panią. Pani wszystkie wycieczki zaplanowała, dopięte były na ostatni guzik. Pewnie, że warto było. Każda edycja przynosi coś nowego, robimy coś nowego. Warto było, nawet gdybyśmy nie wygrali. Zrobiliśmy tak dużo dla środowiska, ale wygraliśmy i jeszcze bardziej się cieszymy. Nagrody finansowe powędrowały do uczestniczących w konkursie szkół, które uzyskały najlepsze wyniki w całorocznej punktacji. Wyróżnienia po 2000 zł otrzymały gimnazja nr 7 oraz 27. Trzecie miejsce i czek na 7000 zł na doposażenie pracowni informatyczno-przyrodniczej powędrował do szkoły podstawowej nr 25. 10 tysięcy za drugie miejsce otrzymała szkoła podstawowa nr 27. Zwyciężyła szkoła nr 28, której reprezentantom prezydent Kielc wręczył czek na 15 tysięcy złotych. Pieniądze, które wygraliśmy, na pewno będą przeznaczone na dobre rzeczy w szkole, pomocy naukowe dla innych uczniów. Finał przedsięwzięcia zainicjowanego przez prezydenta Kielc, a koordynowanego przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Kielce odbył się w Kieleckim Centrum Kultury. W tym roku w konkursie uczestniczyło 19 zespołów z 18 kieleckich podstawówek i gimnazjów. Co roku jest bardzo trudno wybrać najlepsze patrole, ponieważ szkoły bardzo się starają i różnica w punktacji jest bardzo niewielka. Ale w tym roku wprowadziliśmy taki zapis, że jeżeli o nagrody główne będą walczyć patrole te, które już otrzymały jakieś nagrody, z tymi, które nagród nie otrzymały, odejmowaliśmy 20 punktów patrolom, które były już na wycieczce bądź otrzymały nagrodę pieniężną na korzyść patroli, które nagród głównych w tym konkursie jeszcze nie zdobyły. Dzięki wsparciu konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posypał się kolejny deszcz nagród. Plecaki, torby sportowe i sprzęt elektroniczny otrzymali wyróżniający się członkowie Zielonych Patroli. Na ręce opiekunów grup przekazano upominki dla całych zespołów. Gratulując Zielonym Patrolom, prezydent Kielc podkreślił, że jest z nich dumny. Mam świadomość, że to już któreś, może nie pokolenie, ale któryś rocznik młodzieży, młodych ludzi wychowanych w duchu jakby miłości do przyrody, do naszej ziemi kieleckiej. Bo patrzę, jak ci uczniowie się angażują w to przedsięwzięcie. To jest również weryfikacja nauczycieli, szczególnie tych od przyrody, bo można tylko uczyć, ale można też uczyć inaczej. Czyli angażując się w takie przedsięwzięcie jak Zielony Patron. Poza tym wydaje mi się, że mamy czystsze te tereny zielone, bo idea jest taka, że no, nie obserwują, sygnalizują. Wszyscy na tym zyskujemy, więc ja jestem zadowolony, że taka inicjatywa no, powiodła się. Finał konkursu Zielony Patrol artystycznie uświetnił spektakl w wykonaniu dzieci z przedszkola samorządowego nr 9.